Teraz Teatrzyk Biograficzny Bo-Bo-Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-Bo-Bo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Sonic Heroes historii Team Sonic, nie mogę się cały czas przyzwyczaić mówienia tego Team Sonic, ale dobra, dół, góra, dobra, to jest synchronizowane. No i będziemy kontynuować. Tym razem z dosyć wnerwiającymi osobiście mnie poziomami. Znaczy nie tak. Znaczy mnie nie aż tak bardzo wnerwiają, ale no po prostu na pewno nie są to te poziomy, które ja cały czas, wiecie, miliony razy replayuję. Aha, bo ktoś mi zwrócił uwagę, że... nie do końca zwrócił uwagę, ale powiedział, że... Myślał, że gram na GameCube przez to, że są przyciski z GameCube'a. Sega zbytnio nie wiedziała, jakie przyciski dać dla klawiatury. Albo w ogóle na PC-cie, no i po prostu wycięli tak, żeby nie wyglądało to jak przyciski GameCube'a. I no jakoś wyszło. No i wyszło jak wyszło. Że ludzie mogą mylić to z przyciskiem GameCube'a. Przyciskami GameCube'a. Kurde, żeby mnie teraz Nintendo nie po... Wiecie, nie pozwało za ten film, że ja... Że ja tutaj wszystko... Muszę ja wspominam tu GameCube'a. Ojej, to było troszeczkę brudne, ale dobra. Ja tu daję radę. I oczywiście jest to praktycznie ostatni odcinek Sonika przed już wielkim Sonic Month. Więc jest bardzo fajnie, na serio, gdzie jestem bardzo podekscytowany na Sonic Month. I że wreszcie mogłem to ogłosić, ale... wszystko dotyczące Sonic Month będziecie mieli... będziecie mieli 1 listopada podane. Tak, w dzień Wszystkich Świętych, tudzież Halloween. Jak to wolicie nazywać, tak to nazwajcie. Więc po prostu mówię obydwie nazwy, żeby było wszystko wiadome. Na serio. Gdzie? Jeżeli nie wiecie, gdzie zmieniać ta... jak one się nazywają? Rail. Tor. Jeżeli nie wiecie, gdzie zmienić tor, nie zmieniajcie go, bo w tej grze była bardzo łatwo spać z tego. Nie. Nie ten. Nie tym chciałem. Ten? Nie ten. O. Tutaj chciałem. I teraz, moi drodzy, skaczemy sobie. Dobra, taki był właśnie plan. No i teraz wspominaliśmy jakąś tam dawkę poziomu. I to jest właśnie trik speedrunnerski, który ludzie używają, by... No, jak można się domyślać, pominąć pewną część poziomu. To jest chyba jasne. Chyba, że nie jestem dosyć jasny. Nie wiem właśnie co powiedziałem, ale dobra. Zmarnowałem! Sonic 06. Ojen. A podobno tak uwielbiasz tą grę. Łohohoho. Kłamiesz, jesteś... Nie wiem. Kupi, bo kłamiesz, że Sonic 06 to twoja ulubiona gra, a tak naprawdę nie jest, bo z niej żartujesz. Łoooo. Łuszu.
Nie, to nie jest tak. What the? Właśnie o tym mówię. Leave them to me, Sonic. It's triangle dive time. Why? Ja nawet nie rozumiem czemu. No i dlatego najlepiej czasami jest tu grać Tailsem w tych poziomach. No i już. Już po mojej randze. Aha. Dobra. Powolutku, pomalutku, bez żadnych pośpiechów. Tak, żeby zdążyć po prostu. Dobra. Tu. Dało mi się. Jestem z siebie osobiście dumny. Więc nawet tym razem nie jest żart. Jeszcze nie jest wiktoriusz, nie? Nie. Nie. Bo jestem już prawie na końcu, więc... Ale nie, lubię ten poziom, tylko po prostu... nie jest ten typ poziomu, który ja bardzo lubię powtarzać. Okej. Ja sobie pominę tą sekcję. I jesteśmy na końcu. I w tym poziomie najczęściej traciłem klucz. Znaczy nie w tym, tylko w następnym. Po prostu w tych aktach. Dobra, nie mam arangi. C. Aż się w sumie zdziwiłem, że C. Mówię, że to jest środkowa ranga? Aha. Chociaż nieco minutę temu umarłem? Nie no, spoko. Na mnie okej. Okay. No i Bullet Station. Oh my god. Ale soundtrack w tych dwóch poziomach jest epicki. Ogólnie cały soundtrack Sonic Heroes jest epicki. Knut Kles. Why are you doing this? Bo... Ojeny. Dobra, pyk. Okej. Fair enough for me! Dobra. Zbierz spokój. A tu jest już klucz? Nie, tu jeszcze klucza nie. Podepnij mnie, to znaczy co? Nie podepnij mnie, tylko... No jak to się mówi? Halo, pomocy. Nie mi się podepnij mnie, tylko... Podciągnij mnie? I guess? Dobra. No i w tym poziomie wchodzimy tutaj do środka tych stacji, już to jest i... Rozwalamy je! Naszymi własnymi... Knutklesami. Najlepiej sobie tak zrobić, bo zaoszczędzam sobie wtedy multum czasu. Nie. Właśnie po to tu zeskoczyłem, żeby tego nie robić. Niepotrzebnie to zrobiłem, bo trzeba to... Najpierw tego rozwalić, w sumie tylko tego... Tylko jego... Bo to nam się jedynie opłaca iść. I my właśnie dostałem kolejnego zawału prawie. Okej, wy mnie nie uderzycie. Opa. Wow. Ale to była hamowa. Myk. Tu od razu myk. I nikt mi nie napisał, jak to mogę nazwać, więc po prostu nie będę tego nazywał. Lel.
Zobaczmy. Chociaż nie, w sumie mogę tak zrobić. Tak, przez Racket XL, bo tak to się nazywa. Czyli najlepszy taki spindarz, że tak to nazwę. Można najlepiej po prostu... Aha! First try! Kurde, ale co ja chciałem powiedzieć? Że ten Racket XL może też uruchomić kilka przycisków naraz, przez co właśnie zademonstrowałem, mogę uruchomić wszystkie trzy przyciski naraz. Dobra, właśnie znowu przenikłem drzwi, co jest bardzo fajne, bo nie muszę przynajmniej pokazywać tej nudnej części, tylko mogę sobie po prostu przejść przez drzwi. Na pewno jak będę robił bonusowe super hard mod, to nie będę tego robił, bo po co? Ło! Knuckles, uwierz mi, moje serce też właśnie się zatrzymało. Jestem prawie pewien, że się zatrzymało. A, i to daje nam dużo szybkości, ale nie tak jak coś, co jeszcze nie użyję. Bo w sumie nie użyłem tego w pierwszym poziomie, więc jestem kupiony. A, i to możemy chyba rozwalić. Tak, możemy to rozwalić. Taka ciekawostka. Okej. Najbardziej się cykam z właśnie tymi... Jak to się nazywa? Najbardziej się cykam z tymi... z light dashem, bo to naprawdę nie jest przewidywalne. Gdzie to wam poleci? Dlatego też nigdy... Też w sumie... Okej, po raz pierwszy w życiu to zrobiłem, się udało. Czyli mogę to powiedzieć, że first try był? O nie! Błagam, że tutaj nie stracę klucza. Bo ja w to nie umiem. Okej. Nie będę tutaj przyspieszał, bo... Cholera. Bo cholera. I taka ciekawostka, tylko Team Sonic ma tutaj lasery. Nikt więcej nie ma. Ale ojeny. Ojeny, udało mi się. Aż mi się ciepłutko zrobiło. Hej. Wracam. I jestem w sumie ciekaw, czy to też mogę pominąć. Seems like we have to activate all three switches. Ready? Aha! Drzwi? Co to są drzwi? To jest właśnie coś w tym stylu. Nie wiem, co to są drzwi. I czy teraz skończymy poziom? Bo to jest chyba trzeci. Wow. Wow. Tak. Więc skończyliśmy poziom właśnie. Bez żadnego obrażenia nawet. Wow. Szkoda, że nie 300 pierścieni. Ja naprawdę nie wiedziałem... Kurde, tam jeszcze było 5. No dobra. Ja naprawdę nie wiedziałem, że tam są te kontenery z pięścieniami. I... A? Błagam. Jak? To jest bardzo dobry czas. Ale dobra, teraz Emerald Challenge. Zobaczymy, czy mi się uda przejść. Uff. Ciar na plecach. Czy wszędzie mam ciary?
O nie. Nie, szmaragdzie, nie uciekniesz mi. Ja cię złapię. Nie rób mi tego, szmaragdzie. Szmaragduniu. Yes! Dziękuję bardzo. First try. W ogóle to prawdopodobnie od Team Dark będę już robił krótsze odcinki, bo nie będę musiał nic tłumaczyć praktycznie. Poza cutscenkami... tymi, wiecie... ekskluzywnymi dla danego teamu. Ale po Team Dark sądzę, że już nie będę musiał dużo rzeczy tłumaczyć. Sonic, look! That thing's loaded with Eggman's weapons. Eggman, you're finished! Ready all cannons! Open fire! Dobra. Rzecz, którą zapomniałem wspomnieć w pierwszym odcinku, to taka, że z Egg Hawka muzyka została użyta w trailerze Sonica Generations jako remix do Live and Learn. Okej, robimy tą samą taktykę. Taktykę, nie praktykę. Dobra, zaczekamy, aż on się tutaj nie bije. Kiedyś atakowałem samym Sonikiem tego bossa, bo się strasznie bałem. Ale dzięki speedrunowi teraz wiem, że ten strach był niepotrzebny. Dobra. Ja sobie poczekam, nie robię w końcu speedruna, użyłem tylko jego stratu. Kurde, myślałem, że się trafię. Ono tu. Najlepsze jest to, że ten... no wiecie. No, jeszcze jeden mógł być. Ale, what? Aha, dobra, działa. Dziękuję bardzo. No i co mogę powiedzieć więcej, więc dzięki wam za oglądanie, jeszcze będziecie tu mieli jedną cutscenkę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa! Zobaczymy następny tygodniu już Sonic Mon. Arang. Pa pa! It's a fate? From these canyons, watch as I conquer the world with my air fleet. And this time, you can't stop me. Drat, a trap to stall for time. Sonic! It's not an Eggman robot. Sonic! Knuckles! Wait for me! All life form data successfully copied.